Jestem kolorowy 02, to jest Zagrajmy w Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Jedziemy oczywiście z kolejnym odcinkiem. Nie wiem, czy dźwięki mnie nie zaciszają, ale mam nadzieję, że raczej nie. Wszystko powinno być gitara. Dobra, idziemy dalej. Tak, nagrywam tą misję już drugi raz. Ze względu na to, że poprzedni raz był tak, że nagrywałem i po prostu dźwięk mi się nie nagrał. Teraz muszę, widzicie, w ogóle zacząć nagrywać od początku, ale coś czuję, że będzie gra się będzie zagłuszał. Zaraz to troszkę przyciszę. Dawno już nie grałem w Star Warsy, ale zaraz zobaczymy. Są. Troszkę to przyciszę. Dobra. Powinno być git. Dobra. Dobra. Tak, w tej misji zacznę. Tutaj mogę wam właśnie pokazać w tej chwili, że tutaj mam save, widzicie? Jest dalej już zrobione. Tak, tutaj już to wszystko po przechodzeniu, tyle jak już mówiłem, jak nagrywałem, to mi się właśnie stegował save. Save, co ja mówię, dźwięk mi się nie nagrał i widzicie, muszę teraz od nowa. No a trudno. No wiesz, że nagramy od nowa, co? Tylko, że już mówię, że w tej części prawdopodobnie będzie dość sporo deadów. Dość sporo będę wczytywać na nową mapkę. Już was ostrzegam, że będzie ciężko. Dobra. Tyle jest, że teraz w miarę mi jakoś ta gra tak nie przycina w niektórych momentach. Dobra, mogę iść dalej spokojnie. Tylko że mam ograniczenie do 30 FPS-ów i nie mam więcej niż 30 FPS-ów. Mógłbym to zwiększyć, ale nie zwiększałem tego. Dobra. Co ja tu w ogóle mam za skill? Nie wiem, czy to mam na drugim poziomie, czy na pierwszym, ale chyba jeszcze na pierwszym. No i Jezus Maria, zapiszę. Też będzie ciężko. Będzie ciężko, będzie ciężko. Fuck, nie daj. To już jest oczywiście lepszy z Sithów. Fuck. Mam trochę przerąbane. O. Miałem okazję. No jeszcze nie mogę. Oj shit. Zrzucił mnie. Widzieliście to? Zrzucił mnie. Co za frajer. No jest przerąbane. Ciężko będzie. Ciężko będzie. Przerąbane. Przerąbane. O, jest, udało się. Fajnie, nie musiałem. Nie, poprzednim razem jak nagrywałem, to tu musiałem. To padłem, no więc. A, dobra. Więc jest jak na razie dobrze. Są te drzwi, w które ja muszę wejść. Tam, dobra. Masakra. Kurde. Ale zes. Dobra, jeszcze idziemy tutaj. Gdzie teraz? Tutaj mamy HP, fajnie. Weź! No, dzięki. Pyk, 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 pyk. Zapiszę to sobie jeszcze raz. W razie czego. Będzie po prostu, już mówię, dużo save'ów, dużo deadów, dużo wszystkiego będzie. Tak, w dzisiejszym odcinku będzie dużo wszystkiego. Tak. Oh shit. Okazję sam siebie przygrzmociłem. Dobra. Tak. Już nie pamiętam, co się tu robiło, ale przynajmniej jak
Wiecie, że jestem w tej chwili na Windowsie 7 i wszystkie gry mi się pousuwały. Tyle, że jest dobrze w tym stopniu, że nie muszę się nagrywać od nowa. I że save'y mi się nie pousuwały, więc jest gitara. Ale teraz będzie przerąbane, bo będzie kolejny dobry seed. Dobra. Save'y mi się przynajmniej nie pousuwały i jest gitara, majonez, malina. I teraz sobie wezmę tamto i zapiszę znów. To teraz już będzie ciężko. Aż lepiej się gra w tej chwili. Nie ma aż takich wielkich ścin. Tak, on chyba ma dwa miecze. Nie, jeden ma. O, jak szybko poszło, ładnie poszło. Zapiszmy to. Tak, teraz będę co chwilę co 5 sekund zapisywał. Tak, teraz to będzie mniej więcej wyglądać. Zwalić, to tu jest kolejny seed. Tyle to już jest, mam przerąbane. Bo już nie ma kolesia od mocy. Dobra. W tej chwili mogę już... Tutaj już jest zamknięte, tutaj nic nie zrobię, mogę sprawdzić, co tam jest grane na dole. Na dole nic się nie dzieje, więc jest spoko. Znów sobie to zapiszę. Tak, będę za 5 sekund zapisywać. Checkpoint, nawet checkpoint, dobra. Kolejny. Już jest ich dwóch znów. Tu jest przerąbane. Jeden z najgorszych miejsc. O, tak. Jak miał on dednie, to się powieszę. Czemu się powieszę, bo to jest znowu. Jest, dobrze, kurde. Dobrze, kurde. Dobra. Kolejny save. Panowie, kolejny save, panowie i panie. Kolejny save, dobra. Walimy w tamto. Będzie kabum. Zaraz nam kolega mały przyleci. Zaraz mu przygrzmocę z tego. Pytanie, gdzie on jest. Aha, no skacz tu. No, chodź. Shit. Nie chciałem na dół spaść. No zabij go. Spaliłem. Jestem w hangarze. Dobra. Jesteśmy teraz w hangarze, trochę mam mało ciszy, bo się trochę bardziej skupiłem na tej walce. Walce. Dobra. Zapiszę to znów. Haha. Co 5 sekund save. Ale idzie dobrze. Może nie będę teraz dodać to co 5 sekund. Może się uda nie dodać co 5 sekund. Nie wiem po co miałem amunicję, ale amunicja zawsze się może przydać. Biorę wszystko co daję. Dobra. Ale to już będzie ciężko. Ha, nie będzie ciężko. Dobrze mi idzie. Dobrze mi idzie jak na razie. Jakoś idzie szybko. Czemu mi mieczyk? Co jest mieczykiem? A jaki? Zrobi się tak. Dobra. Mieczyk zaraz do mnie wróci. Myślę, że... O, wrócił. Wrócił do mnie! Dobra. Mam wszystko 100%. Teraz zrobię save. Znów. Robię co 5 sekund save'y. Jestem normisty.
Jestem pewien za siebie, więc robię co chcę. Ze względu na to, co tam teraz widzicie, to jest dobry koleś. Czemu ten koleś jest dobry? Zaraz zobaczycie. Może jak ktoś gra dobrze pamięta, to wie, dlaczego ten koleś jest dobry. Właśnie dlatego. Już pierwszy raz spotykamy się z kolesiem, który ma dwa mieczyki zamiast jednego. I jest on cholernie dobry. Dlatego właśnie. Dlatego właśnie zrobiłem save. Mówiłem. Save'ów nigdy za wiele. To nic nie daje. Już trzeba ogarniać, żeby go zabić. Oh fuck. Jak on używa skilla tego, to tylko i wyłącznie da się to odbić, zabić go za pomocą miecza. Albo po prostu go z daleka wystarczy go walić, no to wtedy jest w miarę ogar. Dobra, zabiliśmy go. Jest dobrze. Zresztą to nie jedna osoba tutaj, ich tu już jest kilka. Tak, znów safe. Ich jest tu dość sporo w tym miejscu właśnie, w tej misji. Dość sporo. Więc mówię, że to jest jedna z najciężejszych misji w tej chwili. My mamy jeden miecz, a ich jest dość sporo. Ich jest dość sporo, tak. Teraz zrobimy tak, żeby stąd wejść, trzeba kliknąć to. A ze względu, że trzeba kliknąć to, no my sobie użyjemy karabinka. Może to za dobre. Nie wiem, nawet karabinkiem trafić. Dobra. Cio. Teraz idą te. A, nie mam mu. Miądrz. Teraz robociki. Teraz zrobiłem tak, że się one same pozabijały. One są przerąbane. Shit. Sam się zabiłem. Wiem, jestem inteligentny. Jeszcze raz. Ciężko. Może zrobię tak, że zostawię sobie tą broń na koniec. Stąd wychodzą pierwsze na początku, tak? Tak, ale pierw muszę kliknąć tu. Wezmę sobie HP. Ej, zatruł mnie. Fajnie. Zapomniałem, że to zatruwa. Fajny z tego był efekt, nie powiedzieć. To jest rakietnica. Drż. No dodłeś. Dobra. Teraz wezmę, może mi się uda zrobić tak, że idę na tym. Nie. To nic nie da. Muszę użyć miecza. To odpycha. Thank you.
Uho! Dobra, nie jest źle. Jak na razie tylko padłem 2 czy 3 razy. A, 2 czy 3 razy chyba. Zresztą będę widzieć we filmiku, to sobie policzę, ile razy padłem. Dobra. Jest gitara. Nie, nie jest aż tak źle. Bywało gorzej. Ładnie, checkpoint. Teraz na dół, do góry. Na dół. Wiedziałem, że znów. To też jest banalne, ale tu już się zaczyna koszmar. W tam, za tym miejsce. Odsunąć się muszę. Przykampić trochę, patrz. I niech podejdzie jak idiota sam tu do mnie. Nie wiem dlaczego on umie mocy używać, a nie ma miecza świetlnego. To mnie dziwi w tej grze, ale dobra. Dobra, jak nie ma miecza świetlnego, to już trudno. Nie kupił sobie, nie sadź go. No to teraz zapiszemy. Uaa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 
Coś tu padło. Kiedyś spadł. Ktoś spadł, fajnie. Oni się tutaj sami zabijają, ale dobra. Nie wiem z lekcza czemu on spadł. Gdy weź się z tym. O fuck. Jest źle, jest źle, jest bardzo źle. Kurcze blade. Przerąbane. Ale widzieliście, koleś sam spadł. Co on zrobił? To jest niesprawiedliwe, on ma dwa miecze, ja mam jeden. Dobra, dedłem go. Muszę raz spać, żeby kogoś dednąć. No. Znów spadł. Co oni odwalają? Fajne, to mi się podobało. Patrzcie, Vader. Trz. Vader. Idziemy dalej. Powoli dochodzimy do bossa. Powoli. Chuj, drż. Dobra, idziemy dalej. Znów zapiszę. Z kolejny koleś. Tu już jest ogarnięty. Też taki, tylko że ma podwójny. Jeden podwójny. Nie, jeden ma. Czemu myślałem, że on ma podwójny? Kolej, frajer. To jeszcze nie ten koleś. Za chwilę będzie koleś chyba z podwójnym. Ale frajer. Wow! Pałuj się, frajerze. Czemu ja użyłem tego? Weź, to jest niesprawiedliwe. Kopnij go! Te daj! Frajerze!
Zaraz ja padnę. No padnę. Z pewnością padnę. Szkło! Ryczy jak jaki dom. Wow, fuck. Nie! Nie! O, szlak. O. To była ciężka walka. To była ciężka walka. O. Bardzo ciężka, bardzo, bardzo. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Hahaha, nie ma nikogo, bo David spadł i się sam zabił. Mamy tu coś ciekawego? Kolej z podwójnym. Tak, to jest 100% już on. Widziałem. Jeśli dobrze pójdzie, to go zjadę w 5 sekund. Przeważnie koleś z podwójnym są, to są noby. Przeważnie. Ale jak wygląda ten, to już wam nie powiem, szczerze. Co się, boisz mnie? Boisz się mnie? Trzymać go pod ścianą. Kopnąć go! Teraz go dednąć. Kopnąć go! Fuck! I tak był. Tamten z jednym pojedynczym był gorszy do pokonania. No i skończyło się. Weź! No jeszcze. Dobra. Safe. Dobra. Jest boss. Boss! Mamy bossa! Doszłem do bossa, bo do bossa. I tak w miarę szybko doszłem do bossa. I sense your presence, Jaden. Rosh, what are you doing here? The disciples of Ragnos brought me. At first I thought they were going to kill me. But I was wrong about that. Tak, tak. Do you realize how much power there is in the dark side? Kyle was holding us back, Jaden. Tak. You should feel the power. It's beyond anything you've ever imagined. Rosh, what are you saying? You're a Jedi. No. No, I... Enough talk! Rosh, destroy this puny Jedi so we can complete our task. Tak. Yes. W tej chwili stał się Sithem. Proszę tych dwóch nopków pojechać, tych co obok stoją, żeby później zabić tego frajera. Czyli, że ten frajer jest dobry. Ale tak naprawdę jest gorszy ode mnie. Siema frajerze. Ale cheater. Chcieliście jaki cheater? To się nazywa cheaterstwo. Weź się pałuj. Frajerze, weź się pałuj. Weź się pałuj. Weź się pałuj. Co 5 sekund mnie dusisz, nie umiesz nic innego. No muszę mu ich tych kolesi pojechać. Że oni uciekają jak frajerzy. To jest nie fair 3 kontra 1. Ale Sithowie nigdy nie walczą fair 3, co nie? To są zawsze oszuści i kurwa te krętacze czy co to. O, ty frajerze. Czemu rozwaliłeś tą ścianę? Czemu rozwaliłeś tą ścianę? Tak, zabiłeś swojego, jesteś bardzo fajny. Jesteś inteligentny, kurde. Bardzo, bardzo gratulation intelligation. Tak. Teraz potrzebuję.
Umyj dupę, kurde. Potrzebuję to tylko. Zabijać swoich to każdy głupi. Jeszcze tego ci pojadę i na razie. Albo sam sobie go zjedź. Jesteś taki intelligation, critication. Nawet mieczem rzucać nie umiesz. Kurde, no fail. Ej się pałuj, Roż, ty jesteś kurde nob, a nie człowiek. To cię stworzył, kurde. No co, będziecie leczyć? Zaraz zobaczymy kiedyś. O, leczycie. Jaki cheater! Widzieliście go, on jest lepszy niż Terminator. On jest lepszy niż Terminator. Kurwa. Naprawdę lepszy niż Terminator. Lepszy niż Terminator, no serio. Tyle co on hitów dostał, to jeszcze stoi. Terminator ma na nos. Terminator się tu nie ma co równać. On jest dobry, bo ten frajer mnie co go odpycha od siebie. Tak jak już by deadłeś 10 razy. Gdyby nie ci twoi kurde kumple. Łodrz. Fail. Fail. Dobra, dewno. A i teraz Roż. Teraz Roż został. Zapiszę sobie to. Zrobię sobie zapis. I teraz knara. I co? I taki z ciebie kozak. Bez kolegów to już nie taki cwany. Bez kolegów też nie taki cwany. You should have killed me when you had the chance, Katarn. Your pathetic Jedi mercy is a weakness that shall cost you your life. And the life of your academy's students. But not you, my dear Rosh. Come. Yes, Tavion. Rosh, no! Fool. Your petty friendship cannot compare with the power of the dark side. So, is this what it's come to, Tavion? Stealing scraps of the Force like some sort of intergalactic parasite? Spare me your self-righteous pity, Katarn! You may have shamed me when you spared my life, but that was before I found this! Now, I have a new master. One who has promised me the power to destroy all the Jedi. Ragnos? What can a dead Sith Lord give you? Tak. Everything I have ever wanted. Tak, 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 tak. Zarąbała mi miecz. I co teraz? Nie ma miecza. Nie ma miecza w tej chwili, jest lipa. Dobra. No i co? I w tej chwili mogę sobie wybrać, jestem, awansuję mnie na Jedi Knight, czyli na wojownika Jedi. Czy rycerza Jedi, rycerza Jedi, sorry, wojownika, co ja mówię, rycerza Jedi. I w tej chwili będę już mógł posiadać lub jeden podwójny miecz, lub dwa miecze. Ja wezmę sobie oczywiście dwa miecze. Prawdopodobnie będzie to niebieski i zielony. Tavion could be using it to empower her followers. Corrupting disciples with the dark side of the Force. That would explain a lot. Did you get a good look at the scepter? Yeah, I bet it belonged to Ragnos. We need to figure out what Tavion plans on doing with it if we're going to stop her. Agreed. You are going to need to build a new lightsaber to replace the one you lost. While we try to figure out what Tavion's next move is, tak. Take a more active role. Będę mógł sobie wybrać nowy miecz świetlny. You handled yourself exceptionally well on Vajun. To confront three dark Jedi and defeat them took bravery and skill.
for your efforts. I feel you are ready to join our ranks as a Jedi Knight. Congratulations. Yes, Master Skywalker. Thank you both. Tak, dziękujemy za to, że miadowaliście mnie na Jedi Knight. Jedi Knight. Tak. Nie zawiodę cię, Kyle. Kyle Katarn. Tak. Co? Bierzemy dwa. Czy bierzemy ten? Czy może brać ten? Może brać ten? Może brać ten? Ja biorę te. Czyli ja biorę niebieski i zielony. Albo wziąć fioletowy i zielony. Albo żółty i zielony. Nie, ja biorę niebieski i zielony. I teraz sobie zrobimy tak. Ja chcę to. One są takie fajne, duże. Dobra. Jest git. No. Zaraz wam pokażę co i jak. I zakończymy ten odcinek. Tak, jestem Jedi Knight. I ja bym... Oj, przepraszam. Na Ilare. Tutaj chyba. Aha. Możecie już zauważyć, wszystko tu już mam na full. Teraz ładujemy tutaj. Załaduję to. Później załaduję sobie. No nie mam pojęcia co później załadować. To sobie załaduję. A później sobie załaduję to. No. Tak. Czyli mieć taką jakąś mniej więcej równowagę. Dobra. Teraz bronię. Bronię oczywiście biorę to, to, to. Na razie. I tak broni praktycznie nie korzystam w tej chwili, już nie muszę korzystać. O, idealnie trafiłem na to samo miejsce, którym nie wiem, przed chwilą trafić. No, którą miała być w tej chwili nagrywana, ale jest nagrywana inna. Więc gitara jest. Przynajmniej mam ochotę nagrywać znów Star Warsy. Skończymy je bez problemu, więc już jesteśmy ponad połowie misji. To jest chyba już ostatni rodzaj rozgrywek i później już będziemy, chyba już będziemy walczyć, powoli będziemy dochodzić do końca rozgrywek. Jakich rozgrywek? Do wybierania mapki, po prostu o to mi chodzi. Tak. Są chyba ostatnie nasze z takich misji ważniejszych. Przechodzimy to szybko, w miarę łatwo i jest gitara. No. O, właśnie. Mamy już takie miecze. Pokażę wam skill podstawowy, czyli lewy i prawy guzik naraz. Chwila. Potem jest taki. To już chyba wszystkie praktycznie skille. Oczywiście jak rzucam mieczem, już oczywiście dłużej nim rzucam, mogę jeszcze automatycznie walić tutaj. Tak. Mogę sobie zrobić tak, że będę na przykład tylko z jednym mieczem chodzić. Widzicie? W takiej chwili mam tylko niebieski. Jest wszystko git po staremu. Albo po prostu oczywiście dwa, standardowo. Ja będę chodził oczywiście standardowo z dwoma mieczami. Skilly może się jeszcze jakieś douczę, ale te podstawowe najważniejsze znam. No. Dobra, tak więc to by było na tyle, tak więc komentujcie, subskrybujcie mnie i moich znajomych. Na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Knight Jedi Academy.